Na co dzień, żyjąc w pośpiechu, nie zastanawiamy się, czym jest dla nas mowa ojczysta. Mówimy coraz szybciej, niedbale, używamy wielu zapożyczeń z innych języków, zupełnie niepotrzebnie. Nie przeszkadza nam, że ojczysta mowa przestaje brzmieć dostojnie, przez zacisk urok, przez wulgaryzm i uproszczenia. Budujące jest to, że wśród nas, młodych, są jeszcze tacy, którzy wiedzą, że bez ojczystej mowy i historii naród zmieni się w bezimienny kraj. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jest to święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji właśnie 21 lutego 1952 roku zginęło 5 studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętać przypomnę wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększenie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działanie oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu. Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Okuszańskiego w Dołczu oraz Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej Straszkowej z siedzibą w Ręcznie przyłączając się do tych obchodów zorganizowały gminny konkurs recytatorski związany z Wielkopolską. Serdecznie witamy wszystkich zebranych dyrektorów szkół pana Wojciecha Jędrzejczaka i Karola Olendra. Czyli w składzie przewodnicząca pani Małgorzata Kościńska, nauczyciel języka polskiego w Technikum TET Edukacja w Lesznie. Pani Justyna Rutecka-Siadek, leszczyńska dziennikarka. Oraz pani Patrycja Szczołkowska, pracownik Biblioteki Kultury Polskiej. Witamy także wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów oraz zgromadzoną publiczność. Za moment wysłuchamy pięknej recytacji tekstów poetów związanych z naszą małą ojczyzną Wielkopolską. Komisja będzie oceniała względne teksty pod względem stopnia opanowania tekstu, tempa wypowiedzi, prawidłowej wymowy, tonu głosu, wyrażenia ogólnego. Jako pierwszy wystąpią uczestniczy klas 3-5. Zapraszamy pierwszego uczestnika, Oliwiera Budnego, który wygłosi wiersz Adama Asnyka pod tytułem Daremne żale. Adam Asnyk, daremne żale. Daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia. Przeżytych kształt, żaden cud nie wróci do istnienia. Świat wam nie odda, idąc wstecz, zniknionych marszałek nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli biegu. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Wy nie cofniecie życia wam, nic skargi nie pomogą. Bezsilne gniewy, próżny żal, świat pójdzie swoją drogą. Zapraszamy drugiego uczestnika, Antoniego Dopierałę, który wygłosi wiersz Adama Asnyka pod tytułem Anielskie chóry. Adam Asnyk, anielskie chóry. Anielskie śpiewają chóry, gwiaździstym błękitu w morzu, wśród nocnej ciszy, przy łożu sennej natury. Śpiewają tej biednej ziemi, co wiecznie w świeżej żałobie, jak matka płacze na grobie za dziećmi swymi. Śpiewają ludziom, co dyszą w codziennym a krwawym trudzie, lecz biedni, zmęczeni ludzie pieśni nie słyszą. I tylko ci, którzy toną w wielkiej miłości pragnieniu, ci słyszą serc swoim drżeniu, tę pieśń natchnioną. Zapraszamy uczestnika Ewelinę Hasińską, która wygłosi wiersz Adama Asnyka pod tytułem Dom Młody. Adam
nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia. Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów, choć rozproszycie legendowy mrok, choć mgłę urobień zetrze się z błękitów, ludziom niebiańskich nie zabraknie zachwytów, lecz dalej sięgnie ich wzrok. Każda epoka ma swoje własne cele i zapomina o wczorajszych strach. Nieście więc wiedzy pochodni na czele i nowy udział bierzcie w życiu. Przyszłości podnoście gmach! Ale nie depczcie przyszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze zdjęcie. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży. I wy winniście im cześć! Ze światem, który w ciemność już zachodzi, wraz z całą tęczą idealnych słów. Prawdziwa mądrość niechaj was swobodzi i wasze gwiazdy, o zdobywcy łodzi, w ciemnościach pogasną znów. Zapraszamy czwartego uczestnika, Nadię Kowalską, która wygłosi wiersz Stanisława Barańczaka pod tytułem Pan tu nie stał. Między nami nic nie było, żadnych zwierzeń, nie znam żadnych.
Nic nas z sobą nie łączyło, prócz wiosennych marzeń strażnych. Prócz tych woli, barw i blasków, unoszących się w przestrzeni. Prócz szumiących śpiewem lasków i tej świeżej głąb zieleni. Prócz tych kaskad i potoków, zraszających każdy parów. Prócz girlandy tęcz obłoków, prócz natury słodkich czarów. Prócz tych wspólnych, jasnych strojów, w których serce zatkwiło, prócz pierwiosków i powojów, między nami nic nie było. Zapraszamy ósmego uczestnika, Borysa Saniutę, który wygłosi wiersz Adama Asnyka pod tytułem Słonko. Asnyk, słonko. Wędrowało sobie słonko, uśmiechnięte, jasne, złote. Szło nad gajem, szło nad łąką. Napotkało w łzach sierotę. Ten się żalił. Tak wesoło świeci świat, słonko moje. Uśmiechami zrywiesz w koło, gdy ja smutny we łzach stoję. Obojętnie patrzysz na to, jak się ludzkie serca męczą. I nad każdą ludzką stratą, promienistą, błyskasz tęczą. Słonko na to. Biedne dziecię. I mnie smutno na niebiosach, gdy o własnym myślę świecie. I o ludzi ciężkich losach. Lecz nie mogę ustać w grozach, by nad każdą morę się ranął, więc złości z tym blasku chodzę, wypełniając, co kazano. Nie pomogą próżne żale, ból swój nie bój trzeba polecić, a samemu wciąż wytrwale trzeba naprzód iść i świecić. Mamy dziewiątego uczestnika, Urszulę Ziemcik, która wygłosi wiersz Adama Asnyka pod tytułem Słonko. Adam Asnyk, Słonko. Wędrowało sobie słonko, uśmiechnięte, jasne, złote. Szło nad gajem, szło nad łąką, napotkało w łzach sierotę. Ten się żali. Tak wesoło świecisz światu, słonko moje. Uśmiechami sypiesz w koło, gdy ja smutny we łzach stoję. Obojętnie patrzysz na to, jak się ludzkie serca męczą. I nad każdą ludzką stratą, promienistą błyskasz tęczą. Słonko na to. Biedne dziecię, i mnie smutno na niebiosach, gdy o waszym myślę świecie i o ludzi ciężkich losach. Lecz nie mogę ustać w drodze, by nad każdą boleć raną, więc w złocistym blasku chodzę, wypełniając, co kazano. Nie pomogą próżne żale, ból swój nie był trza polecić, a samemu wciąż wytrwale trzeba naprzód iść i świecić. Za moment zaprezentują się recytatorzy z klas 6-8. Zapraszamy pierwszego uczestnika, Filipa Artulskiego, który wygłosi wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Jest dwa razy. Dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny urodziliśmy się bez wprawy i dążymy do doktryny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Zapraszamy drugiego uczestnika, Wiktorię Płuc, która wygłosi wiersz Wisławy Szymborskiej List dwa razy. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez doktryny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Czym jest róża? Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się zła, godzino? Z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Zacznijmy od uczestnika, Tadeusza Jaskulskiego, który wygłosi wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Mikrokosmos. Wisława Szymborska, Mikrokosmos. Kiedy zaczęło to walczyć z Mikroską, powiało grozą i do dzisiaj wiemy. Życie było dotychczas wystarczająco szalone w swoich rozmiarach, kształtach. Wytwarzało więc także istoty maleńkie, jakieś muszki, robaczki, ale przynajmniej gołym ludzkim okiem, dające się zobaczyć. A tu nagle pod szkiełkiem, inne, aż do przesady. I tak już znikome, że to, co są uzębią w przestrzeni, tylko przez litość można nazwać miejscem. Szkiełko ich tam wcale nie uciska. Bez przeszkód dwoją się po nim i troją na pełnym luzie i na chybił trawie. Powiedzieć, że ich dużo, to mało powiedzieć. Im silniejszy mikroskop, tym pilniej, dokładnie wielokrotny. Nie mają nawet porządnej wnętrzności. Nie wiedzą, co to płeć, dzieciństwo, starość. Może nawet nie wiedzą, czy są, czy ich nie ma. A jednak decydują o naszym życiu i śmierci. Zapraszamy czwartego uczestnika, Michaela Majorczyk, która wygłosi wiersz Stanisława Barańczaka pod tytułem Pan tu nie stał. Stanisław Barańczak, Pan tu nie stał. Pan tu nie stał, zwracam Pan uwagę, że nigdy nie stał Pan za nami mile. Na stanowisku naszym też Pan nie stał, już nie mówiąc, że na naszym czele nie stał Pan nigdy. Pan tu nie stał, Panie, nas na to nie stać, żeby Pan tu stał obiema nogami na naszej ziemi. Ona stoi przed Panem otworem. A Pan co? Stoi Pan sobie na oboczu wspólnego grobu. Panie, tam jest koniec. Nie stój Pan w miejscu. Nie stawiaj się Pan. Stawiaj Pan w pąsach na szarym końcu. W końcu znajdzie się jakieś miejsce i dla Pana. Proszę tego uczestnika, Nadia Stewart, która wygłosi wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Wielkie to szczęście. Wielkie to szczęście. Nie wiedzieć dokładnie, na jakim świecie się żyje. Trzeba by było istnieć bardzo długo. Stanowić dłużej, niż istnieje on. Choćby dla porównania. Poznać inne światy. Umieścić się ponad ciało, które niczego tak dobrze nie umie, jak ograniczać i stwarzać trudności. Dla dobra badań. Jasności obrazu i ostatecznych wniosków, wzbić się ponad czas, w którym to wszystko pędzi i wiruje. Z tej perspektywy żegnajcie nas zawsze, szczegóły i epizody. Liczenie dni tygodnia musiałoby się wydawać czynnością bez sensu. Rzucenie listu do skrzynki, wybrykiem głupiej młodości. Napis nie deptać trawy, napisem szalonym. Zapraszamy szóstego uczestnika, Marię Szczerbal, która wygłosi wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Nieć dwa razy. Szymborska, nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez uprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, najtęższymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, obróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła, godziną z niepotrzebnym mieszasz rękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Mamy uczestnika, Magdalena Urbanowicz, która wygłosi wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Zdumienie. Czemu za nas to w jednej osobie, tej, a nie innej, i
co tu robię? W dzień, co jest wtorkiem, w domu nie gnieście, w skórze nie usce, z twarzą nie liście. Dlaczego tylko raz osobiście, właśnie na ziemi, przy małej gwieździe? Po tylu erach nieobecności, za wszystkie czasy i wszystkie glony, za jamy chłony i niebo skłony, akurat teraz do krwi i kości, sama u siebie z sobą, czemu nie obok, ani stąd, nie stąd, siedzę i patrzę w ciemny kąt. Tak, jak zniesiony na grupę, patrzy, warcząc z panem sam. Zapraszam 8 uczestnika, Maja Wojtkowiak, która wygłosi pierwszy Adama Asnyka pod tytułem Siedzi ptaszek na drzewie. Asnyk siedzi ptaszek na drzewie. Siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje, że najmądrszy z nich nie wie, gdzie szczęście się znajduje. Bo szukają dookoła, tam gdzie nigdy nie bywa. Płot się leje z czoła, ciepłym stopy rozrywa. Zasłonią życia dzienniaki na zabiegi i żale. Tylko w piersi swej własnej nie szukają go wcale. W nienawiści i kłótni wydzierają coś sobie, aż zmęczeni i smutni idą przespać się w grobie. Zapraszamy na krótką przerwę, w czasie której członkowie jury wyłonią laureatów obu kategoriach wiekowych. Mamy na scenę wszystkich recytatorów, którzy za zaangażowanie w przygotowanie się do konkursu otrzymają upominki ufundowane także przez Centrum Komitet Edukacja w Lesznie. Bardzo cieszymy się, że przyjaliście do naszej szkoły, czy na nasz wspólny konkurs. Poziom był wysoki, bardzo wyrównany, przynajmniej moim zdaniem, a nie jestem polonistą, także jury miało na pewno bardzo trudne zadanie, żeby wyłonić osoby, które będą laureatami. To co pan dyrektor podpowiada, że nie chcielibyśmy być w roli jury, także cieszymy się, że was interesuje poezja. Myślę, że dla nas wszystkich ważne było to, że poeci wielkopolscy też pięknie tworzą. To Wisławie Szymborskiej wszyscy wiedzą, natomiast na niektórych innych niekoniecznie kojarzą z Wielkopolską, także jesteśmy o tyle mądrzejsi, to jest wasza zasługa. Także zanim będą nasze tak, nasza spółdzielnia. Także gratulujemy występu, a niektórzy z was za chwileczkę pewnie po raz drugi zostaną poproszeni na scenę i otrzymają już nagrody pierwszą, drugą i trzecią. Zapraszamy także i opiekunów, panią Justynę Borowską, Hannę Wybieram, Marię Grybier, Joannę Kosmosło, Beatę Mazurkiewicz, Katarzynę Olejniczak, Alicję Pisarską, Karolinę Rosę, Kazimierę Śliwską. Prosimy panów dyrektorów o wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Zapraszamy na scenę.
ocenę przewodniczącą jury, panią Małgorzatę Gościńską, która wygłosi wyniki konkursu i wraz z dyrektorami szkoły w Domczu i Projekcie wręczy zwycięstwo nagrody wbudowane także przez techników ze edukacji obecnej. Pani młodzi recytatorzy, miałyśmy niezwykle trudno, naprawdę. Wy tutaj, gdy staliście, denerwowaliście się. My tam, siedząc przy stole, też okropnie się denerwowałyśmy. Ale dostarczyliście nam dużo emocji. Śmiech, bo uśmiałyśmy się też przy recytacji. Wzruszenie. Robiliście pięknie, mówiliście mistrzowsko. Wasze wykonania były cudowne. Ale niestety musieliśmy wyłonić zwycięzców. Mówię niestety, bo mamy tylko 3 miejsca w kategorii uczniów klas 6-8 i klas młodszych. Słuchajcie, pierwszeństwo mają starszaki, dlatego zaproszę na sam początek Filipa Artomskiego, który drugie miejsce zajęła Martyna Woźniak. I pierwsze miejsce należy do Tadeusza Jaskulskiego. A teraz uczniowie klas 3-5. Zapraszam do siebie Borysa Samiutę za zajęcie trzeciego miejsca. Za zajęcie drugiego miejsca zapraszam do nas Zofię Leonarską. Zadowoleni, zdrowy, skromny, ale zawsze cudowny.